Możemy działać. Filip Lewandowski, Mateusz Pozowski ze mną. Będą dobre grzmoty. No, powiem Ci, zapowiada się naprawdę fajny pojedynek. Idziecie na całość z rywalem? No może to już nie są takie czasy, wiesz, żeby odpalać od pierwszej minuty i później zdychać w drugiej. Wydaje mi się, że Marcin też już ma pewien etap za sobą, ale no, dynamit u niego i u mnie na pewno drzemie w rękach. No i co, trzeba pogratulować takiego zestawienia. To prawda, ale wiesz, ludzie lubią, jak zawodnicy od razu, od pierwszej rundy idą tak pełnym ogniem. Lubią przez pierwszą minutę, a później jak już na zawodnicy pływają przez pierwsze następne dwie rundy, no to chyba już to nie jest fajny pojedynek. Okej, zostawmy to, poczekamy, wiesz, do jutra. Trochę Cię nie było w Polsce, teraz wróciłeś, no i jakie masz plany na swoją fajterską karierę? No ambitne i ogromne, ale wszystko po tym weekendzie. Jest jeszcze później wrzesień, później listopad, ale po weekendzie już będę wszystko wiedział. Zostajesz na dłużej tutaj w Babilonie? Zobaczymy. Wiesz, ja mam jakby to powiedzieć, dobrze się dogaduję z paroma federacjami i nie jestem nigdzie blokowany. Jestem, jakby to powiedzieć, otwartym, wolnym zawodnikiem. I tak jak na przykład tutaj było, takie zestawienie było potrzebne dzięki Arturowi, Shocker Teamu, no tak naprawdę tutaj się znalazłem. Bo to on mnie tutaj polecił. To jesteś zawodnikiem Shockera w tej chwili? Nie, no Shocker ma tam taką stanie, że ja nie wiem, czy na takiego małego szaraczka znalazł. Obok tam nas uśmiecha się. Tak, on tam ma co robić, wiesz, wydaje mi się, że jeszcze jeden zawodnik to mogłoby być większe obciążenie dla niego, a i tak ma naprawdę dużo roboty. A powiedz, trochę się cofnę w czasie, gdy jeździłeś po świecie, trenowałeś sporty walki? Wiesz, jakbym w Tajlandii, poćwiczyłem troszeczkę tam, ale tak rekreacyjnie bardziej, wiesz, tak bardziej cały taki kunsz rzemieślniczy złapałem tutaj, jest taka jedna dzielnica w Warszawie, pod Warszawą, wiesz, jest takie miejsce, gdzie ćwiczysz, taka salka naprawdę z klimatem. I ćwiczysz jak Bruce Lee, prawda? Wykopujesz 1000 kopień, żeby to jedno kopnięcie było właśnie to perfekcyjne. Ja wiem, o czym mówisz, o jakim miejscu. Podpowiesz naszym widzom? No na razie chyba nie wiesz, niech to zostaje jeszcze takich parę rzeczy, parę smaczków takich ujawnianych z czasem. No dobra, a kto będzie w Twoim narożniku zdrać? Będzie Michał Jabłoński, Kamil Paczuski i Łukasz Brończyk. No to już trochę powiedziałeś, ale jak rozumiem, nie mówimy dalej. No nie, na razie zostawmy. No, generalnie mój narożnik no, to jest takie jakby złączenie trzech naprawdę bardzo mocnych osobowości, wyróżniających się wieloma fajnymi cechami i zaletami. Jednak jak to jest z wieloma, jak to się ma do dużych, mocnych charakterów, czasem ciężko wszystko współgrać, żeby ze sobą razem zgrało, jako jeden organizm, ale ja wierzę. Ja wierzę i wiem, że to początek stworzenia czegoś naprawdę wielkiego. Chyba trochę kilogramów zgubiłeś, prawda? Tak wizualnie patrzę, że jest Ci mniej. No słuchaj, odstawiłem trochę mięsa. Nie wiem, czy wiesz. Pozdrawiam Daniela Mileńczuka, który już teraz na pewno parę rzeczy do powiedzenia. Chłop bez mięsa. Jesteś wege, tak? No nie, tak się śmieję. Wiesz, tak się utarło, prawda? Że piję koktajle z wiśni, jem tofu i przecieram sobie takie przemysłowe pasty z trzeciorki, ale nie, no jest tak jakby, balansuje to wszystko. Balansik jest najważniejszy, mięsko jest, ale no waga zleciała. Wiesz, no Daniel, tak wracając do niego, jest tak naprawdę hipsterem, bo nosi kolorowe skarpetki, ma kolorowe tatuaże, chodzi do barbera, no to dla mnie już te trzy rzeczy, wiesz, zgadzają się. Otóż to już od niego nie zejdzie, prawda? Najciemniej jest, wiesz, pod latarnią. Tak. To, że jest przystojny, wiesz, no to już zostało klepnięte, ale cała reszta rzeczy też jest jeszcze do tego podklepywana. Pozdrawiamy Daniela oczywiście, Mileńczuka. Marcin Kalata, znamy go wszyscy, walczy od lat na tym amatorskim i zawodowym, nazwijmy to, ringu. Co byś o nim powiedział jako o rywalu? No słuchaj, powiem to, co wszyscy mówią. Twardy, mocny zawodnik, charakterny, bije się do końca, trzeba u niego uważać do ostatniej minuty. Bijok i nie będzie cofał ręki. Będzie parter w tej walce? No, wątpię, chyba, że ktoś by ci chciał zaskoczyć, ale no nie wiem, no ja nie mam takich, nie,
nie przewiduję czegoś takiego i chyba Marcin też nie. Mówiłeś o tej drugiej rundzie, ale może też byście nie chcieli do niej wychodzić, tylko wiesz, zakończyć to wszystko w pierwszej. No, wiesz jak to jest, no jackpota trafiasz nie wiadomo kiedy. Wychodzi czas z luzu i jest jackpot. Podoba ci się w Babilonie? Fajna organizacja? Tak, jak na razie tak. Wszystko no, jest dobrze, prawda? Ale jest okej. Okay. No dobra, ja chyba wyczerpałem swój zestaw pytań. Miło cię wreszcie zobaczyć. Widzimy się jutro. Trzymam kciuki. Fajnie. Dzięki, że pogadaliśmy. Zawsze przyjemność. Cześć.